Zbigniew Ziobro znów trafi na stół operacyjny. Przykre doniesienia o stanie zdrowia polityka. Pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry, który pod koniec ubiegłego roku zachorował na raka przełyku. Wkrótce ma ponownie trafić na stół operacyjny. Zbigniew Ziobro choruje na nowotwór. Zbigniew Ziobro wycofał się z życia publicznego w listopadzie 2023 roku. Wówczas do opinii publicznej trafiła również informacja, że były minister sprawiedliwości jest ciężko chory na raka przełyku. Szef suwerennej Polski ma za sobą dwie operacje. O swoim stanie zdrowia informował jeszcze w marcu 2024 roku w mediach społecznościowych. Po wyczerpującej radio i chemioterapii oraz immunoterapii, przeszedłem ciężką operację, która objęła klatkę piersiową, jamę brzuszną i mięśniową oraz szyję. Do klatki piersiowej wprowadzone zostały dreny, usuwające pozostałości krwi po operacji. Mimo silnych środków przeciwbólowych, w tym aplikowanych bezpośrednio do kręgosłupa, ból wciąż stanowił dla mnie wyzwanie. Wciąż mam też pewne trudności z mówieniem i oddychaniem, napisał na X Zbigniew Ziobro. Doniesienia o pogarszającej się kondycji polityka coraz częściej pojawiają się w mediach. Te regularnie są dementowane przez partyjnych kolegów. Zbigniew Ziobro, jestem dobrej myśli. Jestem dobrej myśli, bo czuję się coraz lepiej, ale dopiero w listopadzie będę miał badanie PET i wtedy będę miał jasną sytuację co do rokowań. Po operacji pojawiły się powikłania. Musiałem poddawać się zabiegom poszerzania odtworzonego przełyku, bo przestałem móc jeść, a nawet pić. Aktualnie przechodzę intensywną rehabilitację, by ustabilizować organizm i zacząć wracać do sił, powiedział dziennikowi Zbigniew Ziobro na początku października. Wygląda jednak na to, że to nie koniec problemów byłego ministra sprawiedliwości. Nowe światło na obecny stan zdrowia polityka rzucił właśnie informator Super Expressu. Zbigniew Ziobro znów będzie operowany. W wyniku powikłań pooperacyjnych po wycięciu nowotworu przełyku Zbigniew Ziobro ma ponownie przejść operację. Zbyszek będzie miał poszerzony przełyk w szpitalu w Belgii, taka operacja trwa około godziny, ale nie jest już na szczęście tak groźna jak tamta, przekazał jeden z polityków, który ma być w stałym kontakcie.